10 nawyków, które warto wyeliminować. O tym dzisiaj w Życiu Poczciwym. Zapraszam. Surfowanie po internecie, social mediach, mediach społecznościowych bez celu. Pierwszy nawyk, który zdecydowanie należy wyeliminować, który często dalej robię mimo wszystko. Zdarza mi się, że po jakimś czasie dopiero się orientuję, co się dzieje i to jest coś, nad czym pracuję, żeby zlikwidować. No, nie muszę tu chyba tłumaczyć konsekwencji, jak za dużo się spędza czasu na tym, bo kolejne nawyki, o których będę mówił, które się z tym łączą. Wiesz, zostało udowodnione, że ci, którzy siedzą na mediach społecznościowych długo, są mniej szczęśliwi, są trochę oderwani od rzeczywistości swojej i żyją rzeczywistością innych, co nie jest dobre, szczególnie gdy chcemy tworzyć swoje życie poczciwe. To jest pierwszy nawyk do wyeliminowania w takim razie. Drugi nawyk, który należy wyeliminować, to dać się zatrzymać lub przejmować się za bardzo opinią innych, komentarzami innych. Dlaczego o tym nawyku tu wspominam i jak on się łączy z tym poprzednim? Gdyż wiele rzeczy, które robimy w mediach społecznościowych, gdy je pokazujemy, możemy się spotkać z negatywną opinią albo prawie na pewno się spotkamy w pewnym momencie. I ta negatywna opinia może sprawić, że zarzucimy to, co chcieliśmy robić lub zarzucimy to, co robimy. Dlaczego? Bo ktoś, jakaś jedna osoba pomyśla, że to jest do dupy i napisała nam to gdzieś tam w komentarzu. Ważne jest, żeby działać mimo o tej opinii innych, działać mimo tego, że komuś się na przykład nie podoba to, co robimy. Nie jesteśmy banknotem 100-dolarowym, żeby się każdemu podobać. To jest kolejny nawyk, który należy wyeliminować. Trzeci nawyk, który warto wyeliminować, to porównywanie się i próbowanie nadążyć za sąsiadem, znajomym, kimkolwiek, kolegą z klasy. Dlaczego ten nawyk uważam za zły, to porównywanie się? Kiedyś zrobiłem już na ten temat film, tu go dam w linku w prawym górnym rogu, o porównywaniu się z innymi. Jeśli porównujesz się za bardzo, tak, że aż po prostu cię zżera coś w środku, gdy widzisz, że ten inny człowiek ma więcej, czy robi więcej, czy jest gdzieś dalej w życiu, nie możesz mieć pewności, dlaczego tak jest, bo nie wiesz, co on przeżył, nie wiesz, co on wcześniej robił, nie wiesz, jaki miał stan umysłu, nie wiesz, nie znasz jego myślenia, nie możesz być w 100% pewny, że ktoś idzie dokładnie tą drogą, co ty, bo na pewno nie idzie. Jest multum czynników, które wpłynęły na to, że on jest tam, gdzie jest, a ty jesteś tu, gdzie ty jesteś. I porównywanie się w tym sensie, że o, ja też robię wszystko i nie jestem tam, gdzie on, to jest najkrótsza droga do depresji, zarzucenia swojego działania i ogólnie złego samopoczucia. Dlatego nie rób tego. Czwarty nawyk, który warto wyeliminować, to życie bez celu. Nieposiadanie celów, nieposiadanie wizji, do której się dąży. I to jest dość samowytłumaczalne, bo gdy żyjesz bez celów, to tak płyniesz statkiem bez nawigacji. Nie wiesz, dokąd chcesz dopłynąć. No i tak dryfujesz sobie, odbijasz się z brzegu do brzegu i nie wiesz, co się dzieje. Trochę to wtedy jesteśmy na pastwę życia, a nie tak, by tworzymy życie. Nie jesteśmy proaktywni, tylko cały czas reaktywni. Sprawa to, że raz, że nie czujemy kontroli, a dwa, że przez brak tych celów też no nie da się ukryć. Rzadziej jakieś osiągniemy coś fajnego, co wydaje by się nam, że chcemy. Bo jeśli to nie jest faktycznie realnie wyobrażone, jeśli to nie jest zapisane w liczbach, to nie ma tego napędu, który sprawi, że będziemy robić wszystko, żeby tam dojść. Życie bez celu to jest nawyk, który należy wyeliminować. Piąty nawyk, który często się pojawia, to taki, że myślimy, że już wiemy wszystko, co potrzebujemy. Nie ukrywam, sam czasem to czuję, ty pewnie też to czujesz i staram się z tym walczyć. Dlaczego? Dlatego, że gdy zamykasz się w pudełku takiego człowieka, któremu się wydaje, że już wszystko wie, nie będziesz researchował nowych rzeczy, nie będziesz szukał innych metod, będziesz tak jakby siedział na tym, w cudzysłowie, już twoim szczycie i wymądrzał się, jak to nie da się czegoś zrobić, bo jest tak i tak i tak. Życie jest takie i takie i takie. Ten otwarty umysł, jakby umysł ucznia, jest niezbędny, żeby być cały czas gotowym na nowe działanie, na inne metody działania, na próbę ataku problemu z innej strony lub zdobycie tych rzeczy, które chcesz zdobyć z innej strony. Uważam, że to jest nawyk, który warto mieć i warto kultywować. To ten umysł ucznia. Czyli nie warto myśleć, że już wiesz wszystko. Nie warto uznawać się już za eksperta.
mimo że już jesteś zaawansowany, bo cały czas się musimy uczyć. Oglądam takiego gościa Eliota Hulsa, może nie słyszeliście, Hulsa. I on teraz zaczyna ćwiczyć jako kulturysta, zauważyłem, i po prostu jest taki otwarty na nowe rzeczy. On już był, występował w strongmanach, zna się na ćwiczeniach, grał w futbol amerykański i tam też trzeba dużo podnosić. I on zna się na treningu siłowym jak mało kto. A mimo wszystko teraz, gdy zaczyna te ćwiczenia kulturystyczne, czyli trochę inny typ ćwiczeń, bo trzeba zwiększać wtedy napięcie na mięśnie, trzeba trenować zupełnie inaczej, nie mało powtórzeń, duży ciężar, tylko mniejszy ciężar, dużo powtórzeń i dużo tego napięcia mięśniowego. I on teraz, jak to ćwiczy, to widzisz, mimo że jestem ekspertem w pewnym tym zakresie, to zwraca się z pytaniami do widzów, jak byście to zrobili, co tu uważacie o tym treningu. I po prostu cały czas się uczy, pochłania, tak by łaknie tej nowej wiedzy. I to mi się podoba, bo mimo że jest mistrzem już, powiedzmy sobie szczerze, w pewnych sferach, to akurat w tej wciąż mu dużo brakuje i nie boi się o tym mówić i wciąż się uczy. Szósty nawyk, którego nie warto mieć, to taka powierzchowność. Uzewnętrznianie wszystkiego, co najlepsze w swoim życiu, żeby się lepiej poczuć. Ja to nazywam syndromem Instagrama lub syndromem tych nowych mediów, bo co zobaczysz na Instagramie u kogokolwiek? Zobaczysz piękny filtr, zobaczysz idealne zdjęcie, idealne życie, ładną gębę psa, kurczę, gdy się cieszy, dziecko, kurczę, wymyte i uśmiechnięte i z wielkimi oczami. Zobaczysz same idealne rzeczy i gdy oglądasz sobie te rzeczy, wracając do pierwszego punktu, gdy oglądasz sobie te media społecznościowe innych ludzi, tych, którzy mają, nie wiem, ileś tam followersów, tysięcy, i widzisz te idealne życie, wydaje ci się, no bo o tym nie myślisz, tak? Wydaje ci się, że tak jest tam codziennie, że codziennie dziecko się cieszy, że codziennie pies jest ładny i że pogoda cały czas jest słoneczna i wciąż przed domem stoją super samochody lub nie wiem, śpią tam na pieniądzach w łóżku. Już takie tam głupie zdjęcia się pojawiają na tym Instagramie, że naprawdę. W każdym razie to uzewnętrznianie się, tak jakby próba zbudowania swojego wizerunku po to, żeby się lepiej czuć, żeby ludzie cię uwielbiali, mimo że często twoje życie jest mroczne lub słabe, ale pokazuje, że z takiej strony, że jesteś podziwiany przez jakąś tam grupę ludzi, no to moim zdaniem to jest nie warto tego. To jest takie życie w kłamstwie i to jest nawyk, którego nie warto mieć. Siódmy nawyk, którego nie warto mieć, to niechęć w stosunku do ludzi, czy bogatych, czy ładniejszych, czy jakichś, którzy są dalej w życiu. To się trochę łączy i z poprzednim punktem, i z punktem, w którym mówiłem o nieporównywaniu się. Bo za tym porównywaniem się idzie ta niechęć, czyli mówisz, jak widzisz, ktoś jest bogaty, to myślisz, a nakrad, a gdzie on pracuje, a tu, o, to tutaj ktoś mu załatwił. I takie myślenie, takie ściąganie w dół tych ludzi, na przykład na których miejscu chcielibyśmy być. I to nie ma sensu z wielu powodów. Po pierwsze, gdy ściągasz na dół w swojej głowie jakiegoś gościa, którego życie na przykład chciałbyś mieć lub podobne życie chciałbyś mieć jak on, to tak jakby sam sabotujesz swoje działania, które by ciebie do tego życia zbliżyły. Dlaczego? Dlatego, że jakbyś tam był, gdzie on, to przecież byś był właśnie tak postrzegany, jak ty go postrzegasz przez innych, tak? Tworzy to taki mechanizm autosabotażu, samosabotażu, który sprawi, że w sumie bardzo ciężko będzie ci się w ogóle zbliżyć do tego poziomu. Będzie ci ciężko zmienić ten poziom życia. Trzeba inaczej patrzeć, bo nie da się dojść do jakiegoś bogactwa, gdy się nie cierpi bogatych ludzi. To jest paradoks, który niestety występuje. Bo większość ludzi, którzy narzeka, że albo nie lubi tych ludzi bogatych, uważa ich za chciwych i złodziei, to chcieliby być też bogaci, tak? No tylko z takim myśleniem to jest po prostu niemożliwe, albo bardzo mało prawdopodobne. To nastawienie do pieniędzy, do bogactwa gra bardzo ważną rolę. Dlatego nie warto, nawyk, którego nie warto kultywować, to właśnie niechęć wobec ludzi, którzy są dalej w życiu. Ósmy nawyk, którego nie warto mieć, to oglądanie pornografii. Dlaczego o tym mówię? Niszczy to twoje relacje, niszczy to twoje życie seksualne i niszczy to też po prostu twoje myślenie na temat kobiet czy wszystkiego związanego z tymi sprawami i też sprawia, że coraz bardziej będziesz
chciał oglądać rzeczy mocniejsze, czy potrzebował mocniejszych wrażeń, będziesz chciał jeszcze coś lepszego, jeszcze większe, wiesz, jeszcze więcej, więcej, więcej. I sprawia to, że twoje oczekiwania stają się nierealne, twoje oczekiwania nie da się zaspokoić w realnym życiu. Niszczy to właśnie możliwość budowania intymności, budowania związków. To jest straszny nawyk, który wielu ludzi ma, szczególnie facetów, i który sprawia, że życia są gorsze. Nie będę tu ci mówił o naukowych powodach, jest ich multum, pisz sobie w internecie, dlaczego nie oglądać pornografii, zaraz ci to wszystko wyskoczy. Dlatego zastanów się dwa razy, zanim następnym razem włączysz to, co chcesz włączyć, bo być może to ci nie służy. Nawyk numer 9. Nie mów wszystkiemu tak. To się łączy też z nawykiem kolejnym. Nie mów wszystkiemu tak. O czym tu mówię? Gdy mamy te cele w życiu, to niestety musimy z pewnej rzeczy zrezygnować. To jest smutne, ale to jest prawdziwe i nie da się inaczej. Także, gdy sobie postawiłeś za cel, nie wiem, zbudowanie sylwetki, musisz zrezygnować z pączków, musisz zrezygnować z drineczków, musisz zrezygnować z być może wyjścia z przyjaciółmi na hamburgera i pizzę, i musisz też zrezygnować na przykład z serialu, bo w tym czasie musisz poćwiczyć, musisz iść na siłownię, musisz iść pobiegać. To jest kwestia wyboru i jeśli będziesz na wszystkiemu mówił tak, to te rzeczy, które powinieneś robić, znikną z twojego harmonogramu, nie będziesz miał na nie czasu, bo zawsze coś w życiu wychodzi, zawsze coś się pojawia i jeśli na wszystko mówisz tak, nie masz czasu na realizację tych swoich celów i tych rzeczy ważnych dla ciebie. Dlatego nie mów wszystkiemu tak. No i ostatnie, 10. Dziesiąty nawyk, którego nie warto mieć, który czasem ja wciąż z tym walczę, to nie robienie tego, co powiedziałeś, że zrobisz. O ile szanowanie siebie jest kluczowe i w swoich oczach, gdy coś zapowiadamy, a tego nie robimy, to tracimy. A poza tym w oczach innych to już o tym nawet nie mówię. Dobrze jest być słownym i w moim przypadku oznacza to trochę bardziej realistyczne patrzenie, bo często powiem, że zrobię wiele rzeczy, których po prostu fizycznie na przykład nie jestem w stanie. Nie mam czasu, czy już nie mam siły, nie mam energii. Dlatego w moim przypadku muszę mniej mówić, że zrobię. Jak już, to mogę więcej robić, ale mniej mówić, że zrobię. Żeby i szanować bardziej siebie, i żeby ludzie mnie szanowali. Bo zobaczysz, że jeśli mówisz to, co robisz, to, co powiedziałeś, to robisz, ludzie cię będą szanować. Będziesz jednym z wyjątkowych ludzi, bo większość ludzi nie robi tego, co powiedziała, że zrobi. Takie są fakty niestety. To jest kwestia takiego szacunku dla siebie, budowania pewnej wartości swoich słów i przekładania go na czyny. To jest bardzo ważne. I nie robienie tego, co powiedziałeś, że zrobisz, to jest 10. nawyk, którego nie warto kultywować. Dzięki Wasza życie poczciwe, zasubskrybuj Afryce, zobaczysz nowy film. Nowe filmy praktycznie codziennie, przerwy w weekend, nowy odcinek recenzji w sobotę lub w piątek. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć!